Hej wszystkim, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na film o książkach, które pomogły mi spojrzeć z innej perspektywy, no i spowodowały, że zaczęłam myśleć nieco inny sposób, moim zdaniem lepszy sposób. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do oglądania. Siła nawyku. Dlaczego robimy to, co robimy i jak można to zmienić w życiu i w biznesie? Charles Duhigg. To jest bardzo popularna książka, także może o niej słyszeliście, może ją nawet czytaliście. Ona w dosyć obszerny sposób omawia temat mechanizmu powstawania nawyków, dlaczego powstają, po co są te nawyki. Jest dosyć długa, ale napisana przystępnym językiem, czyta się ją fajnie. Nie są to tylko same suche fakty, ale też historie z życia ludzi i moim zdaniem właśnie przez to dobrze się ją czyta, bo poprzez te przykłady właśnie dużo łatwiej się nam utożsamić z daną sytuacją, wyobrazić sobie, zobaczyć po prostu, jak te nawyki działają w praktyce i w ogóle zrozumieć, czym jest nawyk, które nasze zachowania są nawykowe, które nie. Chociaż tutaj w tej książce, z tego co czytałam, niektóre rzeczy były trochę przesadzone i rzeczy, które tak naprawdę nie są nawykami, zostały nazwane nawykami, ale jakby to jest nie jest aż tak istotne. Jakby w kontekście całej książki to nie robi aż tak dużej różnicy. Moim zdaniem mimo wszystko była naprawdę świetna. Nie jest to poradnik, dlatego jeżeli szukacie takiego idealnego przepisu na to, jak zacząć zmieniać złe nawyki, no to w tej książce tego nie znajdziecie. Ale jeżeli ten temat Was interesuje, no to moim zdaniem ona w świetny sposób wprowadza w temat nawyków, w temat ich powstawania, no i tak dalej, i tak dalej. Także jest moim zdaniem taką podstawą, ale jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jak zacząć zmieniać Wasze nawyki, no to polecam Wam moją zakładkę, znaczy moją playlistę, którą tutaj gdzieś Wam podlinkuję, właśnie dotyczącą zmiany nawyków, pracy nad swoimi nawykami. I mimo, że to nie jest właśnie żaden poradnik, no to moim zdaniem ona naprawdę świetnie wprowadza w ten temat, daje do myślenia, poszerza perspektywę i ja naprawdę z niej dużo wyniosłam. W momencie, kiedy właśnie zaczęłam interesować się tymi nawykami, jak zacząć zmieniać nawyki, no to ona była taką pierwszą książką, którą w ogóle na ten temat przeczytałam. No i muszę powiedzieć, że ja z niej naprawdę dużo wyniosłam. Także bardzo, bardzo Wam polecam. Jak przestać się martwić i zacząć żyć? Dale Carnegie. To jest jeden z moich numerów jeden. Śmiało mogę o tej książce powiedzieć, że zmieniła moje życie. Wiem, że może to banalnie brzmi, ale ja tak czuję. Na pewno miała ona bardzo pozytywny wpływ na to, jak zaczęłam myśleć i postrzegać różne sprawy, które wcześniej wydawały mi się stresujące, które wzbudzały we mnie jakieś takie negatywne emocje, a tak naprawdę trochę przesadzałam, ale wtedy tego nie wiedziałam. To jest książka, która została napisana około 70 lat temu, nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że gdzieś w połowie XX wieku. Ale mimo wszystko, mimo że że świat się naprawdę zmienił od tego czasu, to i tak ona jest naprawdę bardzo aktualna. Jakby całe przesłanie tej książki jest nadal bardzo aktualne i na przykład do mnie bardzo, bardzo przemówiło. To jest nic innego jak taki poradnik, jak pozbyć się lęków, obaw i uwolnić się od takiego nieokreślonego strachu. I w tej książce znajdziecie wiele wskazówek dotyczących tego, jak przestać się zamartwiać, jak przestać zaprzątać sobie głowę takimi nieistotnymi szczegółami, wyolbrzymiać problemy, które tak naprawdę tylko w naszych oczach są duże, a rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki i tak naprawdę wystarczy się uspokoić, podejść do tego chłodniej i po prostu problemu jako tako okaże się, że nie ma albo jest bardzo łatwy do rozwiązania. W tej książce nie znajdziecie nic nowego, nic odkrywczego. To są raczej takie rzeczy, o których każdy z nas gdzieś tam podświadomie wie. I czytając ją, tak sobie myślisz, no faktycznie, racja, no tak jest. Ale gdzieś tam w ogóle z tego nie korzystamy, zapominamy o tym na co dzień. No i dla mnie ta książka była takim totalnie mocnym kopem motywacyjnym i to wszystko zależy od tego, wiecie, jak do tego podejdziecie. Wiem, że są osoby, które nie traktują takich książek poważnie i podchodzą tak lekceważąco. No to już oczywiście każdego sprawa, każdy ma jakby inny gust literacki. Ja takie książki lubię, dlatego że ja jestem na nie otwarta. Jestem na nie otwarta, bo liczę na to, że one pomogą mi coś zrozumieć, właśnie spojrzeć inaczej na pewien temat, no i one mi dają dużo motywacji i na przykład ja do tej książki bardzo podeszłam z takim otwartym umysłem i wiecie, nawet nie spodziewałam się, że to będzie takie mądre w swojej prostocie, po prostu. Prostota. Czyli coś, o czym tutaj często na kanale mówię. No i myślę, że właśnie w tej książce tą prostotę tutaj znalazłam i ja z niej skorzystałam. Ona naprawdę bardzo dużo wniosła takiej świeżości do mojego sposobu myślenia i podejścia do niektórych rzeczy, do podejścia do jakichś problemów, które na przykład wcześniej wydawały mi się jakieś niesamowicie duże, a później okazało się, jak sobie to tak jakby na spokojnie przemyślałam, podeszłam do tego w ten sposób, jak właśnie jak poleca ta książka, jak poleca autor, no to naprawdę dużo, dużo łatwiej i szybciej udało mi się ten problem rozwiązać, albo okazało się, że tak naprawdę
nie było to nic istotnego, na pewno nie tak bardzo, jak ja myślałam. Także taka wskazówka dla osób, które chciałyby zacząć czytać tego typu książki, ale nie do końca są przekonane, bo wydaje wam się, że to jest takie lanie wody, że to są takie banały, no to powiem wam tak. Ja zawsze do takich książek podchodzę z otwartością, bo uważam, że książka da wam tyle, na ile wy jej pozwolicie. Także taka kwestia do przemyśleń. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi? Dale Carnegie. Kolejna książka tego samego autora. To mam akurat na papierze. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi? Już sam tytuł wskazuje mniej więcej, o czym ta książka jest. I ona właśnie porusza temat kontaktów międzyludzkich, tego jak rozmawiać, jak być dobrym mówcą i tak dalej. Ona też moim zdaniem w świetny sposób pokazuje, że większość z nas żyje w takich ciasnych, wyznaczonych przez siebie granicach, które nas unieszczęśliwiają i przede wszystkim, które blokują nas na drugiego człowieka. No i właśnie głównym przesłaniem tej książki jest umieć zrozumieć drugiego człowieka, co jest takim kluczem do tego, jak zacząć budować relacje, dobre relacje, jak zacząć zdobywać przyjaciół, nawet na całe życie. No i taką najważniejszą zasadą w tej książce, w kontaktach z drugim człowiekiem, jest to, żeby nie krytykować, żeby nie potępiać i nie pouczać. Wiadomo, że każdemu z nas to się zdarza, ale zanim kogoś skrytykujemy, potępimy, czy zaczniemy pouczać, powinniśmy się postawić na jego miejscu, jakby wyobrazić sobie nas w jego skórze i zastanowić się, co my byśmy zrobili w takiej sytuacji. Czy aby na pewno mamy prawo właśnie tą osobę krytykować, pouczać, no bo może okazałoby się, że zrobilibyśmy dokładnie to samo. A jesteśmy po prostu dla niej zbyt surowi, bo wydaje nam się, że my jesteśmy idealni i my wiemy i robimy wszystko najlepiej. Jeśli ja miałabym opisać tą książkę tak w dwóch, trzech słowach, to powiedziałabym, że to jest taka skarbnica zasad dyplomacji. No i faktycznie, te zasady w niej zawarte, one się sprawdzają, myślę, że w każdej sytuacji i w życiu codziennym, i w biznesie. W sumie ona chyba została napisana głównie właśnie dla osób, które gdzieś tam obracają się w tym biznesowym światku. I faktycznie, te zasady są logiczne, takie, o których tak naprawdę my wiemy, no bo to też po raz kolejny nie jest nic odkrywczego. Czytamy o czymś, co gdzieś podświadomie już w nas jest, w naszych głowach, ale o tym właśnie na co dzień zapominamy. A ta książka właśnie pokazuje, jak zastosować różne te techniki w życiu codziennym, jak zacząć zmieniać nasze podejście, to w jaki sposób rozmawiamy z ludźmi, jak podchodzimy, z jakim nastawieniem podchodzimy do drugiego człowieka. Ona przede wszystkim właśnie też jakby bazuje na takiej otwartości, na takiej otwartości umysłu, żeby nie od razu szufladkować kogoś, tylko właśnie też pomyśleć trochę szerzej. I oczywiście tutaj nie chodzi o to, żeby robić coś wbrew sobie. To jest dla osób, które gdzieś tam chcą iść głębiej w te relacje międzyludzkie i które chcą z tego czerpać radość, przyjemność i żeby te relacje były jak najlepsze, żeby właśnie otaczać się ludźmi, z którymi będziemy potrafili rozmawiać i to będzie dobra, jakościowa rozmowa. Chodzi też przede wszystkim, myślę, o to, żeby przemyśleć swoje własne zachowanie, no i zastanowić się, co w tym naszym zachowaniu nie jest okej. Co moglibyśmy zmienić na lepsze, żeby te nasze kontakty i przede wszystkim właśnie podejście do drugiego człowieka się trochę zmieniło. No, myślę, że jest to coś naprawdę bardzo, bardzo pomocnego, zwłaszcza dla osób, które właśnie chcą poprawić kontakty biznesowe, czy nawet takie po prostu codzienne, no to zwłaszcza dla introwertyków. Ja z tej książki naprawdę bardzo, bardzo dużo wyniosłam, także polecam. Bogaty ojciec, biedny ojciec, Robert Kiyosaki. To jest jedna z pierwszych książek o finansach, jak ja w ogóle przeczytałam i pamiętam, że ona zrobiła na mnie naprawdę duże wrażenie. I tak pokrótce, Robert Kiyosaki opisuje w tej książce swoje historie, historię tego, jak osiągnął bogactwo. I on opisuje w niej, przedstawia w niej raczej nawet lekcje i takie poglądy, jakie mógł doświadczyć przez swoje takie nastoletnie, dziecięce, nastoletnie życie od swoich ojców, dwóch ojców. Jeden ojciec to jest jego biologiczny tata, nazywany w książce biednym ojcem, a drugi to jest tata jego najlepszego przyjaciela, nazywany bogatym ojcem. No jak możecie się domyślić, jego biologiczny tata, czyli biedny ojciec, w kontekście tej książki, tej tematyki raczej nie był dobrym wzorem do naśladowania, dlatego że jego podejście do pieniędzy, do życia, jego strategie budowania finansów i tak dalej nie były zbyt innowacyjne, raczej właśnie postępował tak jak wszyscy. Natomiast tata jego kolegi był przedsiębiorcą, był osobą, która w zupełnie inny sposób podchodziła do pieniędzy, no i Robert zaczął od niego właśnie czerpać tą wiedzę, dlatego że jego marzeniem było właśnie, żeby
osiągnąć sukces. W tej książce znajdziecie informacje na temat finansów, na temat zarabiania pieniędzy, dowiecie się, czym są pasywa, czym są aktywa, no i tego typu rzeczy, czyli tak naprawdę bardzo pomocne, jeżeli również się tym tematem interesujecie. No i taki jeden z moich ulubionych cytatów, który jak najbardziej jest prawdziwy i sprawdza się, wydaje mi się, że w każdym przypadku, nieważne ile zarabiasz, ważne ile zachowujesz, bo można być bogatym z punktu widzenia zarobków, ale można być biednym mentalnie. No i oczywiście książka jest jakby oparta na realiach amerykańskich sprzed iluś tam lat, nie pamiętam kiedy dokładnie ona została napisana, ale już dawno. Także no wiadomo, że trzeba sobie po prostu powyciągać to najważniejsze, co jakby sprawdza się na naszym rynku, bo wiadomo, że tam zupełnie inaczej wygląda kwestia podatków i innych tego typu rzeczy. No także oczywiste jest, że nie wszystko jakby przekłada się na te realia polskie. Więc chodzi o to, żeby skorzystać jak najlepiej, ale wybrać z tego to, co według Was będzie po prostu sprawdzało się u nas. Wielka magia. Odważ się żyć kreatywnie. Elizabeth Gilbert. Ta książka to jest moje ostatnie odkrycie. Ona porusza temat kreatywności i tego, że każdy z nas bez wyjątku ją w sobie ma, ale musi włożyć trochę wysiłku, żeby ją z siebie wydobyć. Myślę, że ona raczej nie jest dla każdego, tylko raczej dla osób, które lubią tego typu książki, bo w niej jest dużo takich przez wielu uważanych banalnych stwierdzeń, ale ja lubię od czasu do czasu sobie poczytać taką książkę, dlatego że mimo właśnie swojej prostoty ona przypomina o takich ważnych rzeczach, o których na co dzień zapominamy. Mnie zawsze takie książki bardzo inspirują i dają takiego powera, takiej motywacji do działania i do zmiany też przede wszystkim. No a ona w taki ciekawy sposób przedstawia twórcze podejście do życia, zachęca do próbowania i do szukania różnych rzeczy, które nas uszczęśliwią, no i sprawią, że nasze życie będzie takie głębsze i bardziej interesujące. Także jeżeli szukacie czegoś na temat kreatywności, jak tą kreatywność z siebie wyciągnąć, jak sobie trochę pomóc, no to odsyłam Was do tej książki. Ja ją słuchałam akurat w formie audiobooka i ja na przykład ostatnio bardzo preferuję ten sposób właśnie czytania książek. Odkryj swoje wewnętrzne dziecko. Klucz do rozwiązania prawie wszystkich problemów. Stephanie Stahl. No i to jest już ostatnia książka, o której chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, czyli właśnie Odkryj swoje wewnętrzne dziecko. Ja o tej książce już mówiłam nieco więcej, także podlinkuję Wam gdzieś ten film i nie będę się rozgadywać na jej temat jakoś bardzo. No ale ona jest w kategorii psychologia, porusza temat naszego wewnętrznego dziecka, wyjaśnia, czym jest dziecko słońca, dziecko cienia, czyli takie nasze wewnętrzne ja rozdarte między dwoma różnymi schematami zachowań, przedstawia, w jaki sposób nasze dzieciństwo ma wpływ na nasze zachowanie w dorosłym życiu. Ona też pomaga jakby zrozumieć, skąd się biorą pewne emocje pozytywne, negatywne, no i dlaczego my akurat w danej sytuacji reagujemy w dany sposób. No i oczywiście też tam pod koniec znajdziecie wskazówki odnośnie tego, jak możemy sobie sami pomóc, jak możemy zacząć pracować właśnie nad pewnymi schematami myślowymi, nad niektórymi zachowaniami, które u siebie zauważamy, których chcemy się pozbyć, ale nie do końca potrafimy i nie wiemy tak naprawdę, skąd się to bierze. Dla mnie bardzo ciekawa pozycja, mi wiele rozjaśniła. Ja miałam szczęśliwe dzieciństwo, mam bardzo dobry kontakt z moimi rodzicami, a i tak mimo wszystko jakieś tam schematy myślowe gdzieś tam z dzieciństwa u siebie zauważyłam. Po przeczytaniu tej książki poniekąd zrozumiałam, skąd pewne zachowania moje się wzięły. Także jeżeli chcecie tak chociaż mniej więcej gdzieś tam w tym temacie się rozeznać, no to polecam Wam naprawdę bardzo tą książkę. Okej, więc to by było na tyle. To są wszystkie książki na dzisiaj. Stwierdziłam, że więcej nie ma sensu, bo za długi byłby ten film, ale mam nadzieję, że się Wam spodobają, skorzystacie z nich i też wniosą coś do Waszego życia, oczywiście coś pozytywnego. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione takie właśnie motywacyjne książki, no bo może akurat nie czytałam i sobie przeczytam. Jeżeli film się Wam podobał, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.